Witajcie, myszki z tej strony, w kolejnym odcinku z Adventure Nauka Orba Blues. Jako psychiatryk. Tak będę używać tego skróconej nazwy, ponieważ lepiej brzmi. W tym odcinku będziemy atakować Deseret, ponieważ w sumie są dużą frakcją, ale trochę słabici po wojnie, plus w sumie... Dobra, możemy tak to zrobić. W sumie zawsze się opłaca, że tak powiem, zaatakować frakcję, z którą wiesz, że jednak nie jest tak silna. Tak, oni nie są zbyt silni. Więc teraz ich atakujemy. No, mają dużo tych jednostek specjalnych, ale po pewnym czasie powinniśmy sobie poradzić z nimi. Mamy wszędzie zielone, tam czasami się nam zmienia, ale nie jest aż tak źle. A, masz los, naprawdę. Mamy zielone, ale po stronie nic nie możemy zrobić. Dobra, na razie zostawmy sobie to. Mamy przypływ manpowera jakiegoś. I uda nam się tutaj zdobyć tego generała, tak jak chcieliśmy. Czy coś tutaj jeszcze możemy porobić? Nic nie możemy. Nie musimy dokończyć to. I musimy pokonać dwie główne frakcje i w sumie znowu nic nie mamy z celów narodowych. Jej. Okej, więc w głównej mierze znowu nie mamy zbytnio tutaj nic do roboty, ponieważ nasza armia tutaj próbuje się przebić, ale my tutaj widzę, że właściwie to nie my w głównej mierze zdaliśmy jej obrażenia, ale te inne frakcje. Dobra, na razie stanęliśmy. Jedyne co możemy ciągle ich atakować i niszczyć ich jednostki, ale jak mówię, to jest tylko niszczenie manpowera w głównej mierze, ponieważ nic więcej. Czy tutaj nie mamy coś w Officer Corps? Czy nie możemy dostać jakichś bonusów? Breakthrough, to może byłoby dobre, żeby zdobyć. I też możemy zdobyć, chociaż aż tak bardzo nam nie jest potrzebne. Nie mamy żadnych taktyk. Jakiej taktyki używamy? A. Okej, podoba mi się, że używamy taktyki głupi atak. Okej, w takim razie, jeżeli to nie wychodzi, to my tutaj już będziemy robić po swojemu. Oni nas nie mogą zaatakować zbytnio, my nie możemy ich, więc musimy po prostu ich tutaj poodcinać po kolei. Uwielbiam, kiedy musimy robić rzeczy, które dosłownie aż tak bardzo nam są potrzebne. Bo z jednej strony lubię w tym modzie robić mikro, ale z drugiej strony już jak jest się na pewnym poziomie, to by się chciało po prostu to zostawić samo, żeby robiła, nie żeby ciągle tutaj mikro robić. Okej, robimy teraz statki. Okej, co tutaj jeszcze jest? To z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony już tak bardzo nie jest. Stabilność zawsze fajnie mieć. I w sumie możemy zwiększyć. Stabilność minus 20 to jest pewnego do tego, to jest factory output, nie jest takie ważne, trening time nie jest nam ważne. Z jednej strony fajnie by mieć, z drugiej strony raczej nie, raczej się nam to nie uda. Ok, wyślijmy agentów tutaj. Dobra, mamy już wszystkie power armory, manpowery. Tu i tu plus jeszcze połowa tych jednostek, połowa tych. Polega to na tym, że musimy się po prostu przez to przebić. Dajcie tutaj cross attack. Okej. Przydałoby się mieć coś w powietrzu, ale nasz wróg ma. Wyjątkowo nasz wróg ma coś w powietrzu, a nie my. Jej. Okej. Jak to wygląda?
Zostawiliśmy te dywizje Power Armora, trochę tam im wyniszczyły ich dywizji. Nie możemy już nic tutaj? Nie wiem, mamy base space'u, mamy 100, więc nic nie możemy zrobić. Szkoda. Okej, rocket launcher. Proxy AA. A, to jest przeciwlotniczy, okej. No, dobrze, że oddaliśmy sobie medyków jednak na tę dywizję, ponieważ byśmy ich stracili tych dywizji naprawdę dużo. Gdyby nie to. Okej, co tutaj mamy? Coś z tych rzeczy. Okej, czyżby naszego agenta złapali? A. Tutaj wyłączyli agencję, więc. Więc tak trochę problematyczne to jest. Okej. Nas odsunęli, ale możemy dać medal. Więc może zmniejszmy straty. O, i mam jeszcze drugi medal. O, mam. Powiem, jakiś szybki ten. Recover rate możemy też dać. Okej. Dawajcie w takim razie znowu atak. I będziemy was co chwila tutaj atakować. Bo to jest jedyne miejsce, w którym widziałbym jakąkolwiek możliwość ataku. To niby jest na zielono, ale jak mówię, to jest takie typowe, że musimy manualnie to wszystko robić. Pozbywamy się tych dywizji. Dosłownie. Nie zdziwiłbym się, gdyby już jakieś dywizje przypadkiem rozwalili. Okej. Jezu, miałem coś zmienić, ale to zobaczyłem, po czym w ogóle chciałem to z pamięci. Okej. A, to miałem robić. Możemy już tutaj uratować. Okej. Rób to akurat, wydaje mi się, że ma to wystarczające kilku na to. Możemy tu w sumie wybudować tutaj punkt zapasu. I możemy na każdym z tych pól wybudować pole właśnie zaopatrzenia. I w głównej mierze musimy trochę spamować Power Armorami, żeby ich wypchnąć. Tak, takie nasze życie. Dobra, nie mamy tutaj nic, mamy border conflict gdzieś. My z dwóch miejscach. Ale postanowił nas tutaj zaatakować. Okej. Czyli już możemy wrócić te dywizje. Naszego marszałka. Z jednej strony trochę to było wkurzające, ale z drugiej strony nigdy bym się nie spodziewał, że oni tam nas zaatakują. Okej. Okay. Dobra. Mówię, te badania są w pewnym momencie wkurzające, ponieważ musisz coś tam włączyć, żeby nie marnować tego. A, ciągle to chodzi. Jak to wygląda z naszym manpowerem? No, jesteśmy nadal stabilni na 21 tysiakach. Tutaj udaje nam się w miarę przebić. Power Armor widać, że daje swoje. Okej, wróćmy do tego. Oddaj dwie dywizje jakieś. Już. Dobra, jak to wygląda? Wygląda to tak, że Power Armory mają dobry atak, ale szybko schodzą, tak jak sobie nasi wrogowie.
W głównej mierze to, co my musimy po prostu robić, to ciągle ten atakować to miejsce. Okej, okay, tutaj nadal jest mało, co my załatwiliśmy, ale już powoli. Tutaj już poważne liczby padają. Tutaj te jednostki są najgorsze. Mają 100 organizacji, plus są jeszcze bardzo dobre w tym, co robią. Okej, okay, dawajcie mi manpower, pomuszę. Jestem uzależniony od manpoweru. Okej, okay, dajmy sobie w takim razie dywizję. Zrobiliśmy już shift, to włączmy go. Dlaczego ma się marnować? Jeden z najbardziej wkurzających rzeczy to jest to, że tutaj mają lotnictwo, więc wydaje mi się, że dobrze byłoby po prostu dobudować przeciwlotnicze działa i załatwić ich lotnictwo w taki sposób. Okej, okay. Dobra, udało nam się tutaj odbić. Więc zatakowaliśmy, w skrócie zatakowaliśmy pańczą, które jest, ale to bardzo, bardzo mocno tutaj mocno ma mocne dywizje. Ale dlaczego? Dlaczego mi się włączyło border? Akurat to mi nie jest potrzebne. Okej, okay, załatwmy w takim razie już ostatnie ulepszenia. Nic tu więcej nie ma. A tutaj coś jeszcze jest. Dobra, jak tam przepar armory? No, porównanie do tego, co tam było, się mało zmieniło, ale przynajmniej my ciągle wygrywamy. No mówię, te 99 to jest koszmar. W jakiejś prowincji, co nie ma żadnego. Ej, mamy. Dobra, wy wszyscy dać. Musimy znaleźć, o właśnie, taką prowincję, która po prostu nie będzie mieć żadnych dywizji specjalnych. I wtedy moglibyśmy coś z tym porobić. Coś fajnego. Róbcie to. A, myślę, że uwięzieni są boje. Okej, ostatni bonus. Wojska. I już moje power armory się pojawiły na miejscu. Jakieś jednostki tutaj przychodzą, ale czekajmy. I w sumie możemy już zaatakować. Szczerze, część jednostek mógłbym dać tu. Zmasowany atak na jedną prowincję powinien dać radę. No, zajmujemy się tutaj tymi. Tutaj możemy też dać super atak. Podoba mi się, że to się nazywa super atak force attack. Co mnie najbardziej irytuje, to jest, że w pewnym momencie oni tutaj wysłali ten cały całe dywizje specjalne. I one się trzymają, jak sobie widzicie, najbardziej. Okej, okay, wysyłajcie tutaj te dywizje. No i znowu atakujemy jedną prowincję, żeby się przebić. Dosłownie znowu to samo robimy. Jest dosłownie definicja szaleństwa. Widzicie, jak tytuł dałem? Tu znalazł się w tym. Ok, możemy dać do dezeretu. Tylko taki problem, że jest. Oprócz dezeretu są jeszcze inne państwa i
my jakoś nie łamiemy jakichś szyfrów, nie? No, jak sami widzicie, jak mam to wykonać, jeżeli co chwila się pojawia z jakichś 20 jednostek nowych. Będę dać force attack znowu. Tak bardzo mnie nie boli to, że tracimy siłę. Dywizja. Uuu, ładnie to wygląda. Nie! To ładnie wyglądało do momentu, kiedy ta wizja specjalna mnie tutaj to nie przyszła. Dobra, musimy dostać ten bonus. Dawajcie, po co tak? Nie mamy już tego codingu. Poczekam sobie jeszcze chwilę. Okej. Okay. Słuchaj, to jest coś takiego, że ostatnia dywizja to powinna być dywizja specjalna, bo ona jak tylko wraca, to ma pełną organizację, więc... O, masz los, teraz jest dwóch. Są dwie dywizje. Mamy jakieś miejsce, gdzie nie masz dywizji specjalnej. Nie, nawet w tym miejscu, które chcieliśmy okrążyć, jest dywizja specjalna. Coś takiego, że się po prostu modlimy, żeby jakimś cudem udało nam się to przepchnąć. To nie jest możliwe. Musimy co chwilę dać force attack na tym, żeby cokolwiek się stało. O! Mieliśmy wystarczający manpower, żeby wystawić dywizję. Nice. Zastanawiam się, czy nie zaatakować unita, bo wiecie, bo dosłownie to byłby nowy front, ale z drugiej strony zapewne by to nic nie zmieniło. Tutaj są jakieś jednostki. Nie, czekajcie, jeżeli zaatakujemy, tak. Wiecie, dwie na to, dwie na to, tutaj. Dobra, tak, tak. Tutaj tak, już jedną dywizję, żeby broniła. Dobra, force attack. Może się udać. O, tutaj na przykład już prawie się nam udało. Okej, dobra, atakujemy. Możemy dać atak taki, wiecie, wow. Okej, udaje nam się przepchnąć. A więc głównie mnie, że to chcemy zrobić, też próbując odciąć od tych, to może się nam udać. Jest prawdopodobne. I by się przydało wysłać trochę tutaj dywizji. Pamiętam, jak ostatnio grałem tymi państwami, to tutaj trzeba bardzo uważać. Ponieważ mogą... tutaj Iron. Kurde, za chwilę was tu poknę. Tylko, że wy jesteście teraz dosłownie was pokonuję. Przeciwko wszystkim jesteście, po prostu się zbuntowaliście w głupim czasie. Okej, zajmijmy się badaniami. Wow, segment badań. Nasz ulubiony segment. Okej, mamy tutaj na nich? Nie, nie mamy. No, musimy jeszcze wysłać szpiegów ponownie. Okej. I te 11 dywizji to tak. Różnie jest z nimi. Ale musielibyśmy wysłać naszych Power Armor tutaj, ponieważ oni się przydadzą. A masz teraz. Ale grali nam tyle, co w ogóle tam w tamtym miejscu nie było. Okej. Przejdźcie tu. Dajemy tego. I tak rozdzielmy. Mogliby ładnie przegrać. Wait! Czekaj, przejęliśmy to i... Jak to niby działa? Przejęliśmy dosłownie stolicę i... Całe państwo nie upadło.
Przyjęliśmy im stolicę i całe państwo im padło. Jak? Jak niby to miało... Jak to niby działać? Nie wiem, to było jakieś oskryptowane, że Deseret po prostu teleważył dla nich? Znaczy się New Canaan. W sumie to miasto przyjęliśmy i to padło. Przejdźcie stamtąd, bo nie mogę wcisnąć. Ja naprawdę nie wiem, jak na czym to polega niby. Okej, okay, ale możemy dzięki temu wziąć tutaj gości. Teraz jest pytanie, bo niby oni tutaj mogą do nas przyjść. Ciekawy portret, nie powiem. Masz 6 poziom. Co u niektórych jest nawet okej, okay, tylko że mamy zbyt mało dywizji. Więc tak, więc na razie musimy się tym zająć. Czy coś tutaj sobie odblokowaliśmy? Nie, zgaduję, że tutaj nie. Tutaj jest na samym końcu są rzeczy, więc w sumie nic zbytnio nie możemy tutaj zrobić. Tutaj Maja MacArthur potrzebujemy. Trochę experience'a. No to trochę tam nie będzie. Okej, okay, na razie sobie tutaj chcę przejrzeć, co my mamy. Mamy niewiele. Okej, okay, tutaj... Żeby tego zrobić, musimy tutaj po kolei zrobić. Okej. Okay. Wiecie co? Jako, że i tak będę to korować, to najpierw zajmiemy się tymi. Nas to nie obchodzi. Najpierw zajmiemy się nimi. Zaatakujemy od tej strony. Oni zapewne się rozejdą tutaj po tych wszystkich kątach. Więc nie powinno być aż tak źle. Okej, okay, źle. Dobra, wyślijcie tutaj szybko dywizję. Więc w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy szybko im tutaj przyjęli. No Marsilos, teraz mamy sabotaż. Jak niby to mamy usunąć? Czy to będzie po prostu nam się zwiększało z czasem, że tak wiecie, że coraz bardziej będzie nam wchodziło im więcej mam terytoriów? Dobra, i tak mamy zbyt dużo dywizji, więc nie będą w stanie tutaj nas pokonać. Okej, wróćcie do tego rozkazu. Macie agresywne maksymalne. Szczerze powiem, nic nie straciliśmy. Bo poszli na terytoria, które dopiero co przyjęliśmy. I teraz możemy zaatakować Wall City, które jest w sojuszu, więc nie. Żeby atakować Sleepers. Czyli te, jak to się nazywa? Kapcie. Jeżeli ktoś z... Jeżeli ktoś zrozumiał dowcip, to się mógł trochę uśmiać. Bo wiecie, bo Sleepers to są kapcie. Teraz jak to tłumaczę, to głupio brzmi. Dlaczego tłumaczę to? Okej, okay, dajmy sobie tutaj do wszystkich rzeczy, a tutaj damy sobie na tych... I w głównej mierze to będzie polegało na tym, że damy rozkaz maksymalnego ataku i tak zostanie, po prostu czytam sobie. Okej. Okay. Tutaj mamy mnóstwo fabryk, więc chyba czas rozdać to na głupie rzeczy w rych. Większości chyba nawet nie potrzebujemy. Okej. Okay. Na razie się tutaj wszyscy rozejdą. Wszyscy są, atakujemy was, bierzemy wszystkich i moglibyście zaatakować to tak, a nie zrobić najgłupszą rzecz na świecie. Okej, okay, już atakują normalnie. To było głupie, co oni zrobili. Okej, okay, szyfru nie robimy. Robiliśmy przeciwko Kalifornii. Nie, jeszcze nie. O, macie los trochę i to zajmie. Okej,
A, bo to kosztuje, zapomniałem, że to kosztuje, a nie fabryki. Zapomniałem. Okej, wydaje mi się, że jedną z dobrych rzeczy to będzie zaatakowanie niedługo Montana Chapter. Ponieważ wydaje mi się, że dosłownie o tym powinniśmy mieć wystarczająco dużo manpowera, żeby tutaj zająć się nimi. Okej, już. Tutaj się zajmujecie tym. Okej. Więc zajmijmy tych. A my już tutaj wszystko kontrolujemy. Ciągle nas atakują. Jest denerwujące. Szczerze, tutaj mamy trochę tych gości, których możemy zdobyć. Ale to trochę zajmie. Dobra, pytanie jest takie, co tutaj będzie do robienia. Jeżeli tych zaatakujemy, pytanie jest, ile mają korów. My już wszystko jak kory zapewne. Nie podoba mi się, że na prawie na całej granicy naszej. Czy tutaj macie dywizję? Już to są dywizje Paramol. No, chyba nie pójdziemy w to. Okej, w takim razie, patrząc na mapę sojuszu, powinniśmy pójść na was, ponieważ wy dosłownie nic tutaj nie macie. Wydaje mi się, że tutaj mamy północną Unię, północną ligę. Mistrz, tutaj mamy NCR-ów, Indianę. Okej, pytanie jest, czy mamy Colorado, Nevada, Dakota, Dakotas, Colorado, Nevada to jest Mojave, Idaho, Cascadia to jest w sumie. Idaho, żebyśmy zaatakowali. Tak, więc Idaho to będzie. W takim razie robimy Idaho. I w następnym odcinku już będziemy atakować. No, na razie mi się podobało, że można tak to porobić. Oni są easy. Ci będą już trudniejsi. Są w wojnie z trollami. I dosłownie tutaj mamy państwo, które jakimś cudem przetrwało. Tutaj też mamy jakieś państwo. Ci mają taki sojusz. My się pozbyli tych. Ci tutaj są dosyć mocni. Ci mają wojnę z wszystkimi. Mamy taki problem, że żeby Meksyk zaatakował resztę, tylko że oni po pierwsze mają słabe drzewko, a po drugie ci. Im się już drzewko chyba skończyło. Chociaż tutaj niby mają. I jeszcze coś mają. No i tego nie zrobią. No mają jeszcze content, ale jest taki problem, że mają zablokowane przez to, że Meksyk im zajął. Trochę głupio. A my mamy taki problem, że koniec końców on ma GIF jako ten przedmiot. Nie, ja dosłownie zastanawiałem się, jakieś takie halucynacje czy nie. No to tam to był GIF na pewno. Więc w skrócie, mamy mało przestrzeni, potrzebujemy mnóstwo manpowera. Zobaczymy, co mi się uda zrobić. Na razie zapewne zatakujemy Idaho, bo potrzebujemy ludzi. No, nasza armia się powiększa, ale to tak woli się powiększa, plus naprawdę chciałbym po prostu mieć dywizję Power Armor trochę.
Więc żeby się tutaj produkował, jak jeszcze niby się pojawiła? Znaczy się wszystkie w sumie są w tym. Coś, o, mówiłem. Mówiłem, że jakaś się pojawiła. Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Z nami Dragon. No to cześć.